Cześć, z tej strony Domanu, a to jest drugi odcinek Eurohybryd. Jeśli nie wiesz, o co chodzi, to wszystko wyjaśniłem w poprzedniej części, którą wrzucam do opisu tego filmiku. Podobnie jak skład, który na dziś cudem przygotowałem, bo w dzisiejszej drużynie użyć musiałem wyłącznie zawodników z Rumunii i Albanii, dwóch krajów, które nie mają własnych lig FIFA i z których dostępna jest raptem garstka zawodników. Zadanie ekstremalnie trudne, ale ostatecznie udało się uzyskać pełne zgranie i to bez użycia legendy Hadziego. A mało tego, jest tu nawet zawodnik, który ma 5 gwiazdek sztuczek. Ten skład mimo wszystko jest bardzo słaby. Udało mi się wcześniej zbudować na Foothead inną, lepszą drużynę, ale okazało się, że kilku zawodników, których do niej potrzebowałem, nie ma już na rynku, bo w styczniu przenieśli się do klubów, których nie ma w FIFA, w związku z czym zostali usunięci z paczek przez EA. I finalnie zmuszony byłem umieścić w tym zespole środkowego pomocnika na ataku i napastnika na środku defensywnej pomocy. Nie zabrakło też tutaj środkowych obrońców, którzy mają wysoką pracowitość w ataku i średnią w obronie. Do końca FIFA 16 prawdopodobnie nie będę mieć już okazji, by opublikować równie słaby skład na YouTube, no chyba że nagram jeszcze jakiś odcinek tykalnych, ale mimo że skład jest słaby, to dwóch zawodników grało w nim dość dobrze. Pierwszym jest rumuński napastnik Bogdan Stancu, który wszystkie istotne statystyki dla strikera ocenione ma mniej więcej na 74. Nie ma on ani jednej umiejętności ocenionej chociaż na 80, nie ma też 4 gwiazdek sztuczek, ani żadnych istotnych dodatkowych cech, a mimo to jego dribbling jest bardzo precyzyjny i nie daje się on przepychać nawet silnym obrońcom. Również strzały Rumuna są dość niezłe i mocne. Jest on bez wątpienia ukrytą bestią, ale przydałoby mu się większe tempo, bo z tym ocenionym na 73 nie jest on najlepszym zawodnikiem, do którego zagrywać można na wolne pole. Drugą wyróżniającą się postacią w tym zespole jest ofensywny pomocnik Aleksandru Maksim, który ma 5 gwiazdek sztuczek, więc bez wątpienia można sobie nim pozwolić na zaskoczenie przeciwnika jakimś efektownym zwodem, natomiast jego tempo nie jest najlepsze, a co za tym idzie, trudno nim czasem odskoczyć od rywala. Nie jest to raczej zawodnik, którym można łatwo przedryblować całe boisko, by zdobyć bramkę, tym bardziej, że jego strzały nie są najlepsze. Jest to raczej typ zawodnika, który swoim stylem gry przypomina Iniestę. Dobry dribbling, pozwalający na zdominowanie środka pola i niezłe podania otwierające drogę do bramki napastnikom. Jedyna skromna różnica pomiędzy Iniestą a Maksimem to raptem jakieś 11 punktów umiejętności w ocenie ogólnej, ale to tam nie ma się co czepiać. W tym składzie mimo wszystko najlepszy jest atak, bo piłkarze zgrani są w nim na tyle, że gra się nimi dość łatwo w ataku pozycyjnym, a poza tym często wspomagają ich dodatkowi zawodnicy, przez co obrona jest fatalna, bo obaj środkowi obrońcy mają wysoką pracowitość w ataku i średnią w obronie. Musiałem ich tu umieścić, bo nie było innej możliwości. Tak dziurawej obrony nie widziałem nigdy, nawet w składach z 3 obrońcami, gdzie głównym stoperem był David Luiz. To jest po prostu porażka. Nawet skład złożony z samych bramkarzy, którym grałem w pierwszym odcinku tykalnych, miał lepszą defensywę od tej w dzisiejszym odcinku. Ale najważniejsze, że udało mi się złożyć tę hybrydę. Gorsze chyba już nie będzie, bo to byłoby trudne do wykonania. Tak oceniam dzisiejszą drużynę, a jeśli chodzi o możliwości wmontowywania zawodników z Rumunii do hybryd, oceniam je tylko na 2,5/10, zaś Albania dostaje 2/10 i tym razem nie jest to zajebiste 2/10, a raczej żałosne. To są zawodnicy, których wklejam do albumu, ale tak na dobrą sprawę z tej czwórki zaimponował mi tylko Bogdan Stancu. Dzisiaj nie podaję oczywiście wytycznych, niech nawet nikomu nie przyjdzie do głowy pomysł montowania takiego składu, a za tydzień będzie już lepiej, bo przed nami hybryda z Anglii i Słowacji. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!